muszę powiedzieć, że ten dzień to już się tak zapisał w kalendarium naszego miasta i naszego powiatu, bo już 17 raz idziemy w marszu pokazania, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną i innymi z niepełnosprawnościami mieszkają w naszym mieście, w naszym powiecie, bo osoby z niepełnosprawnością intelektualną, tych osób jest około 2% w kraju i na świecie. A chcemy pokazać, że jesteśmy tacy sami. To znaczy, potrzebna nam jest godność. Godność to jest to, co nas otacza. Jak możemy żyć i funkcjonować w społeczeństwie. To, czego oczekujemy. Tolerancji i niedyskryminowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzień godności to jest bardzo ważna impreza. Pokazuje, że inność i tej inności nie należy się bać. Że osoba z niepełnosprawnością intelektualną może być artystą, twórcą, może również zachwycać. Zrozumieć inność, myślę, to jest bardzo proste. Ale dzięki Wam, Waszej obecności, jest świadectwem chęci zrozumienia tej inności, tej niepełnosprawności. To wyraz Waszej tolerancji i za nią serdecznie dziękuję w imieniu osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, rodziców, pracowników. Macie prawo do marzeń, macie prawo do tego, żeby być kim się chce. Pamiętajcie o tym zawsze, a ja chcę podkreślić, że coraz więcej w naszym powiecie jest takich miejsc, takich instytucji, takich ludzi, którzy Was rozumieją, wspierają i którzy robią wszystko, żeby Wam się dobrze żyło. Tego też życzę wszystkim, którzy na co dzień Was wspierają, żeby nie zabrakło im siły, nie zabrakło uporu, a Wy korzystajcie z tego, co świat daje.